Cześć i czołem, jestem Rawczyc i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek zaczynamy smutną wiadomością. Smutna wiadomość taka jest to, że kolejny odcinek na moim kanale i lecimy na Task Bossa. Jest to niespecjalna wiadomość dla mnie, ponieważ plany miałem ambitne, ale niestety jestem tak wypukany z sił po tym jak ostatnie tygodnie przesiaduję tylko i wyłącznie w pracy, to wszystkie moje ambicje do nagrywek i przygotowań zostają dalej na biurku w notatniku, a ja dziś po łebkach lecę na kolejnego bossa. Tym razem polecimy na Flash Clevelera, bossa Antlit Skarabów, które biliśmy mając 50 level. Bardzo długo ten boss czekał na tą chwilę, kiedy pobiegniemy i go ubijemy, no ale bardzo dobrze, że go nie ruszałem, że go zostawiłem, bo teraz w takiej chwili, żeby zachować ciągłość materiału i mieć chociaż jeden odcinek na tydzień, to taki boss dosłownie nam jakby z nieba spada. Czy coś fajnego nam zleci z tego bossa? To Rawczyc standardowo sceptycznie jest do tego nastawiony, ponieważ szczęście w miłości to on ma, ale w TB to nie bardzo, ale mam nadzieję, że odcinek przypadnie wam do gustu i chociaż po części zmotywuje was to do tego, żebyście pocisnęli sobie zobaczyć, gdzie ten boss jest. A jeśli macie właśnie między 50 a 80 poziomem, to możecie zrobić sobie taska, bo dalej tylko i wyłącznie tego bossa można ubić z task pointów. Ja, no, jakoś jestem dobrej myśli, wcześniej mówiłem, że jestem sceptycznie nastawiony, a teraz, że jestem dobrej myśli. No dobra, spoko, niech będzie, jestem zmęczony, nie będę tego ukrywał, więc z myśleniem może być troszkę ciężko. Ja wiem, że ja na pewno nie mam żadnego bestiariusza, tutaj właśnie jestem Asior, ja na sobie mam Gilset, a idę na Ancient Skaraby. No tak to jest, jak na szybko się leci, tylko się vlogowałem do gry i powiedziałem sobie, że lecę pobić sobie bossa, dosłownie nagram w 5 minut i wychodzę z gierki poleżeć sobie z moją ukochaną, może jutro lub pojutrze, jeśli uda mi się znaleźć troszeczkę więcej czasu, to odpalimy sobie jakiegoś streamka, ale też do tego podchodziłbym z bardzo daleka, raczej z bardzo daleka, z bardzo wielkim dystansem, tylko dlatego, że najnormalniej w świecie jutro będę spał bez budzika tak długo jak wlezie, a planuję również iść do kina i tak dalej, więc może Tibioszka będzie musiała poczekać, ale jeśli nam się uda, to jak najbardziej streamy odpalę na 2 czy tam 3 godziny, polatamy sobie, tak jak obiecałem wcześniej, zmieniamy miejscóweczkę, polatamy, porobimy sobie teraz PG, żeby do końca marca wbić sobie chociaż ten 200 poziom, a może uda się troszeczkę bardziej ambitny i większy. Fajnie by było, żeby troszeczkę bardziej rozkręcić kanał, wbić jakiś tam 300, 500 level. Wiadomo, że na te levele potrzeba przede wszystkim czasu, no i ekipy, ale ekipa powoli jakoś nam się tutaj klaruje. Dobra, doszliśmy do bossa, szukamy teraz go gdzieś na mapie, zbiegamy w dół. Mamy tutaj tego małego bandziorka, klepiemy go z SD, nie mamy czasu, 3 hity i leży. No niestety lot w ogóle nie dopisał, co najwyżej różdżka jest cokolwiek warta. No i tyle w temacie. Myślałem, że uda nam się zdobyć, ornament broch. Niestety nie udało się, ornament broch w sumie daje nam tylko to, że pokazuje nam jakie blesy, ale wygląda on naprawdę fajnie i mógł być wykorzystany mega niesamowicie do dekoracji domku. Więc kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę na zachętę, żeby coś się działo na tym kanale, no bo niestety praca ponad YouTube jak na razie, ale mam nadzieję, że to się zmieni i to z waszą pomocą. Dobra, kończę. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pa, cześć.